Czyli parsza 29, parsza Acharet Mot po śmierci. Zobaczmy, co tutaj mamy od 16 do 18 rozdziału. Czy jakieś pytania? No tu mamy najpierw ten obrząd Yom Kippur, tak? Czyli 10 dzień 7 miesiąca. To jest 16 rozdział, jakby tu całe rozwinięcie tego jest. Związane z tym oczyszczenie kapłanów, świątyni, wszystkiego było oczyszczane. Lud też poprzez dwa kozły. Tak? Ja niby wiem, za każdym razem jak czytam, to mnie ciągle ten Azazel męczy. Męczy. No taka nazwa, nikt nie wie dokładnie, są różne hipotezy. W ogóle sam sposób, jak to dla Azazela, zakładając, że jest demonem, czy czymkolwiek innym przeciwnym Bogu, no to nie mogę sobie tego poukładać, że ten kozioł jest wysyłany na pustynię z takim sformułowaniem dla Azazela. Czyli co, on ma sobie zabrać te winy, te grzechy, ale na jaki... No... no właśnie, ten Azazel tutaj jest bardzo frapujący i jak teraz o tym mówisz, tak sobie pomyślałem, że może to jest jedno słowo, które nikt nie wie, co to oznacza, bo są, mówię, kilka różnych hipotez, ale może to jest takie słowo, które ma odwrócić naszą uwagę od czegoś bardziej ważnego. No to tak jest, że w tym czytaniu nie wiemy, to nas to męczy. No tak, ale mówię, może tu jest kwestia, że wielu ludzi skupia się na tym, a omija coś ważniejszego. Czytając nawet teraz ten tekst, czy macie jakieś skojarzenie, że Aaron kropi palcem? Ja zwróciłem uwagę, że to jest wykonywane palcem. Czy się ten palec wam jak z czymś nie kojarzy? Bo palec i krew oczyszcza, czyli jest pewien rytuał wykonany, pewna czynność wykonana, która powoduje oczyszczenie, tak? Ale tutaj mamy ten palec. Dlaczego Bóg nie kazał jakąś chyzopem, tak? Jakąś gałązką, jakimś innym przedmiotem, tylko że palcem? Palec wskazuje, palec czyni. No bo najprawdopodobniej to palcem wskazującym robił, tak? Bo to jest jakby najwygodniej, naturalnie jest. Czyli sama nazwa tutaj, nie wiem skąd ona, jak długo funkcjonuje, te nazwy palców. Ale jeżeli to jest tym palcem, czyli wskazującym, ale kojarzy się ten palec z czymś, lub z kimś, przez co Bóg nas oczyszcza, wszystkich ludzi? No, przez ofiarę Jeszua. No tak, to się zgadza. Ale dzisiaj przeczytamy tekst, że nie do końca, znaczy to jest prawda, tylko taka powierzchowna, że tak powiem, ale też oczyszcza nas czymś, co własnym palcem uczynił. A co uczynił? To jest tylko sformułowanie, napisał palcem. No tak, no to palcem. Tutaj, to jest tylko... ale czy tutaj ten palec właśnie nie nawiązuje do czegoś? Czy przez swoje słowa Bóg nas nie oczyszcza? Słuchajcie moich słów, a będziecie żyć. Tu mamy takie sformułowanie, to chyba było w 18. Zobaczmy, 18 rozdział, werset 5.
Bo te ofiary to są takie wyobrażenia tego wszystkiego, tego większego oczyszczenia. Tak, jakby takie widoczne, przypominające, ukazujące ten brud człowieka, tą nieczystość na, jakby na co dzień. Ale tak naprawdę to co oczyszcza? Piąty werset z 18. Zachowujcie więc moje prawa i nakazy. Czyli co było napisane palcem? Co palcem oczyszcza? Słowa, dekalog, 10 słów. Bo przede wszystkim, bo człowiek, który będzie postępował według nich, znajdzie w nich życie. Jam jest Jahwe. Można też inaczej powiedzieć, że wszystkie prawa, które Bóg daje, są prawami prowadzącymi do życia. Znajdzie w nich życie. No, ale też było powiedziane, że prawo samo w sobie nie daje życia. No, samo w sobie nie daje. Zgadza się. I nie możesz być z uczynków zbawiony. Zgadza się. Tylko. Zgadza się. Też zgadza się. Wszystko czyli się samo zgadza. W sobie prawo też nie jest wystarczające. Zgadza się. Też się to zgadza. Jak sobie przeczytamy Jakuba, pierwszy rozdział, 21 werset. Mamy? Dlatego odrzuciwszy wszelki brud i bezmiar zła, czyli samo słowo nie zbawia. Musisz je wprowadzić w czyn. Ale sam czyn też nie zbawi, bo jesteśmy na tyle niedoskonali, że gdzieś w jakichś aspektach uchybiamy. Dlatego to Paweł co powiedział, że prawo nas nie zbawi. Bo jak w jednym przekroczysz cokolwiek, to jakbyś wszystko wymazał. I ma rację w tym. Ale czynienie słowa, czyli oczyszczanie się, czyli dążenie do świętości, tak? Oddzielanie się, oczyszczanie, bo to są pokrewne określenia. Czyli tak, dlatego odrzuciwszy wszelki brud i bezmiar zła, z wdzięcznością przyjmijcie wszczepione was słowo Jeszuły, tak? Bo tu nawiązuje do Jeszuły słowa, a Jeszuła powtarzał słowa, które dał mu ojciec. Zdolne, wszczepione w was słowo, zdolne zbawić wasze dusze. Oczyścić. A w konsekwencji wybawić. Tak? Duszę jako cała jednostka, ciało i ducha. W przekładzie na przykład tysiąclatka dwójka, ten sam werset. Odrzućcie przez to wszystko, co nieczyste oraz cały bezmiar zła, a przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze. Ten sam werset Vocatio. Dlatego odłożywszy od siebie każdy brud i obfitość i obfitowanie złości, w delikatności przyjmijcie zasadzone słowo, mogące zbawić dusze wasze. Czyli tak jak Aaron palcem, właśnie zastanawiałem się dzisiaj, dlaczego, bo w innych rzeczach mamy, że musi wziąć gałązkę hizopu. Natomiast tutaj, w tym oczyszczaniu ludu, najpierw siebie, a później ludu, palca używa. Bóg mu nakazuje zamoczyć palec i palcem pokropić. Tak? I zwróćmy uwagę na ten palec. Palcem mamy wypisany dekalog bezpośrednio od Stwórcy. Czy to jest jakaś analogia, czy to jest coś, co nam pokazuje? W pewnym sensie tak, ja to tak dostrzegam. To jest przenośnia palca. No duży przenośny, no tak? No zgadza się. Czy to bezpośrednio od Boga pochodzi, no więc...
Tak jak ta krew nie oczyszczała, tak? Mamy to opisane w kilku rozdziałach listu zwoju do Hebrajczyków, tylko krew Jeszua. Ale jak krew Jeszua oczyszcza? To, że zwraca na siebie uwagę, że Jeszua. Można powiedzieć, że w każdych czasach generalnie o Jezusie, tak zwanym potocznie Jezusie Chrystusie, większość ludzi słyszy. Jest to znane, czyli on wywarł wielki wpływ na całą ludzkość. I teraz poznanie jego prawdziwego jako Judejczyka pozwala, żebyśmy się zaszczepili, że Bóg, tak, bo Bóg powołuje, żeby to słowo zaczęło, prawdziwe słowo zaczęło w nas drgać, ruszać się, a ten ruch powoduje, że zaczynamy szukać, zaczynamy żyć, bo byliśmy martwi. Martwi, czyli nie żyliśmy, tak? Wszystko, co żyje, to drga. Nawet mówią, że kosmos drga. Wszystko to są fale, które mają sinusoidę, czyli drga cały czas. Fala drga. Przedstawiona jest jako sinusoida na plusie i na minusie. Plus, minus. Drga cały czas. Rusza się. Taką znalazłem analogię dzisiaj do tego palca. Oczywiście tu jest istotne też te dwa koziołki. Tu warto też zaznaczyć, że to są koziołki, samce, jednoroczne maksymalnie, nie baranki. Tak, bo mówi się, że Chrystus jako baranek za grzechy. Nie, tu jest ewidentnie ta ofiara, to jest koziołek. Mało tego, ofiara paschalna dopuszczała też koziołka do spożycia. W ramach bez skazy, oczywiście tamte wymogi, jednoroczny samiec. I właśnie chciałem się skupić na tym, że nie rozpatrywanie, jakby te takie fajerwerki, Azazel, kto tam co i jak i ten. Uważam, że to jest w pewnym sensie odwrócenie uwagi od czegoś ważniejszego, co tu jest. Czyli miał być wypuszczany jeden z nich, czyli włożone wszystkie winy, tak? Izraela. Arcykapłan miał jakby włożyć ręce, wyznać winy całego ludu i miał przez specjalną osobę być wypuszczony na pustkowie. Ten drugi miał być wcześniej zabity, pokropiony jego krwią. Jego skóra i wnętrzności miały być spalone poza obozem. Niektórzy tutaj znajdują analogię, że poza obozem, Jeszua też poza obozem był zabity. No w tym sensie analogia się zgadza, natomiast ten koziołek miał być spalony. Jeszua nie był spalony. Tutaj w tym miejscu się jakby ta analogia nie zgadza. Wiecie, że znalazł taki materiał, że ten koziołek wypędzany na pustkowia, bo to trzeba powiedzieć, na pustkowia, nie na pustynię, tylko na pustkowia, tam gdzie nie przebywają ludzie. Trochę różnica, bo pustynia to jest jakby piach i tylko piach. Natomiast w Biblii jest to bardziej, powinno brzmieć jako pustkowia, czyli tereny, obszary niezamieszkane przez ludzi, dzikie. Wiecie, że po śmierci Jeszua ten kozioł wracał? Znalazłem informację, przeczytam, bo to jest aż niesamowite. Jak to się dzieje, to jest w Talmudzie opisane. Ktoś to opisał, znalazłem, że Talmud dostarczy na ten temat fascynujących informacji.
na temat różnych cudów, które rozpoczęły pojawiać się około 40 lat przed zniszczeniem świątyni, czyli mniej więcej od śmierci Jeszua. I tutaj oni piszą tak. W ciągu ostatnich 40 lat przed zburzeniem świątyni nie pojawią się w prawej dłoni ani karmazynowy pasek, nie staje się biały, ani lampa w zachodniej części nie świeciła najdłużej, a drzwi świątyni otwierały się same. Według tego fragmentu kozioł dla Azazela wbrew wszelkim prawom prawdopodobieństwa wracał 40 razy, czyli w każdym roku. Ten grzech wracał do nich, który wkładali na niego, on wracał do nich. Czujecie to? Wraca ten grzech do nich z powrotem. Wbrew wszelkim prawom prawdopodobieństwa. 40 lat z rzędu aż do zburzenia świątyni. Oni o tym piszą. Zostało to uznane za tragiczne wydarzenie, oznaczało, że coś się zmieniło w Jom Kippur. Drugi cud dotyczy purpurowego paska, który był przywiązywany do kozła Azazela. Zawsze wycinano część tego paska i przywiązywano do drzwi świątyni. Czyli jeden kawałek był u tego kozła, a drugi przy drzwiach świątyni. Po zabiciu kozła dla Azazel, czyli ten zabijany też był jakby dla Azazel, oni to tłumaczą. Po zabiciu, no on jak zginął na tym pustkowiu, rozumiem. Nie, bo on wracał. Nie wracał, to nie wracał. Ale oni tu piszą, że 40 razy z rzędu wracał, czyli za każdym razem wracał. Czyli może uznają, że ten drugi też jest jakby dla Azazela. Dobrze, nieważne. Pasek na drzwiach świątyni stawał się biały. Aha, czyli w innych sytuacjach, tak rozumiem, w innych normalnych sytuacjach ten pasek kozła dla Azazela, który nie wrócił, czyli ginął gdzieś tam, to ten pasek na drzwiach świątyni stawał się biały, co oznaczało sukces odkupienia Izraela. Jednak od około 30 roku naszej ery pasek pozostawał krwawo-czerwony każdego roku, aż do czasu zniszczenia świątyni. Czyli wracał ten kozioł z tym paskiem, bo nie został zabity. I nie zmieniał się kolor na tych drzwiach. Czyli mają taki opisany tak zwany cud. Znaczy przedtem też był cud, ale tu jest jakby ten, to się nie dzieje. Trzeci cud. Najbardziej na zachód wysunięte światło menory w miejscu świętym gasło przed nastaniem poranka. To było bardzo nietypowe, ponieważ przed tym terminem ta lampa w tej menorze świeciła przez całą noc i był normalnie używany przez kapłanów, aby zapalić inne lampy menory. Czyli żeby światło świeciło cały czas, tak? Czyli było od tego światła zapalane następne. Rano i wieczorem miał kapłan oporządzać to. A tutaj jest, że gasło przed nastaniem. Po 30 roku jednak to światło nie mogło się palić, nawet mimo różnych prób, aby ono świeciło się przez całą noc. Czyli próbowano to przedłużyć, a ono jednak nie wytrzymywało tego czasu. Czwarty cud, że około 30 roku naszej ery drzwi świątyni otwierały się co noc samoczynnie. Johanan ben Zakkai oświadczył, że był to znak zbliżającej się kary, którą zapowiadał, iż sama świątynia zostanie niedługo zniszczona. Jak ja to czytałem, to mnie ciarki w plecach przychodziły po prostu, jak dreszczowiec, jak te rzeczy się działy, opisane są to. Po śmierci Jeszua i do czasu zburzenia świątyni Salomona. Znaczy świątyni Salomona, to już jakby ona już nie istniała, to następna.
Czyli widzimy, że się to zmieniło. Oczywiście w temacie, jak Jeszua wypełnił to, że już raz na zawsze jest ta ofiara wniesiona, to czytaliśmy w Yom Kippur, te kilka rozdziałów, tam jest chyba 4 czy 5 rozdziałów z Hebrajczyków, które bardzo dokładnie opisują to wszystko. Święto Yom Kippur Przebłagania. Natomiast dzisiaj zostało nam ten post tego dnia, który też na coś wskazuje. Jeszua to jakby w pewnym sensie, to jest lakoniczne, powiedział, że nie samym chlebem żyje człowiek, tak? Ale każdą wypowiedzią, która pochodzi z ust Jahwe Najwyższego. On to cytuje. I też można powiedzieć, że to jest nawiązanie do tego, żebyśmy przez ten post sobie uświadomili, że człowiek różne rzeczy sobie wymyśla, jak sobie radzić w tym świecie z różnymi problemami, które sam generalnie generuje, a później sobie tworzy rozwiązania w tym celu. Dlatego to ten czas zatrzymania się 10 dnia 7 miesiąca jest bardzo istotny, aby to nam przypominało, co Jeszua dla nas zrobił, co my możemy, gdzie pokładać naszą ufność, jak pogłębiać tą ufność, bo samo pokładanie to jest jedno, ale jak pogłębiać w trudnych chwilach, w trudnych sytuacjach. I też dzisiaj w pewnym sensie nawiążemy do tego z tych fragmentów z 18 rozdziału, jak pokładać w pewnych sytuacjach ufność do Boga. Jak ta sytuacja pokazuje, że coś jest nie tak w człowieku, w ludziach, w społeczności, w narodzie. Tu jeszcze bym tak dygresyjnie powiedział, że współcześnie funkcjonuje takie określenie jak naród żydowski. Natomiast tu, jak czytamy, nie ma mowy o narodzie żydowskim, tylko jest wielokrotnie mowa o synach Izraela. Naród żydowski to jest współczesne, wykreowane określenie. W Biblii nie znajdziemy, w tekstach biblijnych właściwych, bo już nie mówię o tłumaczach, tylko właściwych, nie znajdziemy takiego określenia, tylko jest określenie synowie Izraela. A synowie Izraela mówią o potomkach człowieka o imieniu Izrael. To nie jest nazwa jakiejś narodowości. To jest o potomstwu. Przymierze Abrahamem, później z Izraelem, mówi o potomkach, a nie o narodowości. O synach i córkach oczywiście, to już tak. Synowie to jest taki skrót duży. Za przewinienia synów Izraela. Za przewinienia, za winy synów Izraela. Zawsze jest to określenie synów Izraela. To zwracam uwagę, bo współcześnie się mówi nawet, że Bóg dał narodowi żydowskiemu prawa pod górą Synaj. To jest kłamstwo, jakich mało po prostu. To jest nieprawda, tak sformułowane zdanie. Dobrze, coś 17. Mamy coś tutaj. Tutaj jakby Bóg ogranicza wszelkiego oddawania ofiar, ogranicza do namiotu zjednoczenia, do Mieszkan. Tylko w tym miejscu. Pytanie dlaczego? Bo Abraham, Noe składają ofiary
tam, gdzie się znajdują, natomiast tutaj... A Bóg kreował też naród, swój naród, tak, z którego miał wyjść pomazaniec. Mhm. I żeby go uchować, znając naturę ludzką, co było jasno przedstawione przy grzechu cielca, dał też takie prawa, bo wiedział, że człowiek jest niedoskonały i że będzie go ciągnęło. I dlatego dał takie prawo, że ma być ofiara tylko w tym jednym miejscu składana, żeby nie poczynił sobie jakiś bóstw, sam nie potworzył, nie bałwochwalczył, nie potworzył, to jest jedno, albo nie po zaczął jakby kultywować już istniejące demony, bożki. Tak, bo tutaj mamy w 7 wersecie, to jest 17 rozdział, 7 werset. Musiał jest, lud jest sedno. Musiał lud scalić i jako naród, i jako, no bo to był naród. To był naród składający się z potomków Izraela. O, no dzisiaj to tak dobrze brzmi. Natomiast to były plemiona, które zamieszkiwały konkretne tereny. Tak, czy inaczej w całości dzisiaj składali się na naród synów Izraela. Przymierze dotyczy synów Izraela, nie narodu. Dlatego tutaj jest ten niuans. Ale to niuans. Jest, no. Niuans, bo dzisiaj się narodowość, później jest z narodowością się wiążą kolejne rzeczy. To jest może ułomność języka, ale jak inaczej nazwać tą zbiorowość ludzi? Plemiona Izraela. Chodzi o ludzi, bo narodowość już jakby wchodzi w pewną sferę polityczną. No to, co dzisiaj jakby funkcjonuje, tak? Natomiast tego we właściwych tekstach, to na to zwróciłem uwagę, nie ma tego. Tego nazewnictwa, co my dzisiaj nazywamy. Bo to współczesne nazewnictwo, czyli narodowość, prowadzi do kolejnych bardzo złych rzeczy, które te plemiona zażyczyły sobie króla, tak? No ale to się właśnie tak stało. I to się tak stało. Bo oni to... Oni chcieli być narodem, jak inne narody. Dokładnie. Bo tam jest tak. O tym mowa. I w I tym miejscu, momencie. Nie traktowali przybyszów tak, jak jednego ze swoich. I stąd się wzięło to, że stali się hermetyczni. Tak. I nie nieśli światła, nieśli Boga się. Zamknęli, mur na postawili. Narody poza siebie, poza tak. Sobą. Postawili wręcz mur, zrobili. Postawili mur dosyć wysoko. Tak, ale to się właśnie wszystko wiąże, że właśnie się zachowali jak naród. Tak. Bo gdyby się właśnie nie byli narodem, tak jak to... ty mówisz, bo ty mówisz tak, jak powinno być, bo gdyby nie byli narodem, to byliby otwarci, szczerzy. Właśnie dojdziemy do 18 rozdziału, tylko chciałem tutaj sedno przeczytać z kapłańskiej, dlaczego Bóg ogranicza te wszystkie oddania ze zwierząt do świątyni, do przybytku, do mieszkań, miejsc, namiotu zjednoczenia, namiot spotkań. To jest 7 werset 17 rozdziału 3 Mojżeszowej. Jeszcze raz. Kapłańska 17:7. Nie będą więc zabijać swoich ofiar dla demonów. Tu jest sedno. I nie dopuszczali, z którymi dopuszczali się przeniewierstwo. Tu jest sedno. Wszystkie ofiary, które tam gdzieś składali, mieli tendencję, żeby to były nie dla Stwórcy. I ta później to u Izajasza, Jeremiasza, to widzimy później, jak to się głęboko rozwinęło do tego stopnia, że nawet w świątyni, którą Salomon wybudował, nawet tam to się działo. Do tego stopnia, czyli taki dualizm. Dualizm w sensie Bóg, który wyprowadził z Egiptu przez Morze Czerwone, a zarazem postawili sobie inne bożki i im oddawali cześć. Natomiast tutaj sedno też jest, że te inne ofiary, oddania nie dla Boga, są ofiarami dla demonów. To pamiętajmy, bo to jest bardzo mocne określenie. To, co mówiłem, jeżeli w zdaniach nie źródła
wszelkich rzeczy, które mają się dziać, nie uwzględniamy Stwórcy, to automatycznie oddajemy w moc demonom. I tutaj te oddania też o tym stricte sedno tutaj jest, mówią. Dobrze, weźmy 18 rozdział, bo tak jak powiedziałaś, ten król, narodowość powstaje. Dlaczego? Bo nie wzięli sobie do serca to, co jest tutaj w trzecim wersecie. Oczywiście ten trzeci werset nawiązuje do wszystkiego, co jest w tym jakby w nomenklaturze naszego rozdziału, bo kiedyś w pismach nie było rozdziałów, podziału na rozdziały i wersety, ale jakby jest to stanowi tutaj akurat jedną całość różnych zachowań w Egipcie, z którego wyszli i w ziemi Kanaan, do której idą. Czyli tutaj jest sedno, nie postępujcie tak, jak jest to w zwyczaju w Egipcie, gdzie mieszkaliście, lub w ziemi Kanaan, do której was wiodę, nie postępujcie więc tak, nie stosujcie się do ich obyczajów. Tutaj jest też ciekawy ten zwrot obyczajów, to nie chodzi o prawa, tylko obyczaje, bo to są jakieś zachowania w danym rejonie, w danym regionie, które często, niejednokrotnie wywodzą się z praktyk religijnych różnych narodów, nacji i tak dalej. I tutaj akurat, nawiązując jeszcze do tego króla, którego sobie zażądali, to też był zwyczaj, obyczaj narodów, które zapragnęli mieć. Chcieli stać się narodem, a nie synami Izraela. A królem miał być Bóg, Stwórca. On miał nad nimi górować, rządzić, panować. Nie stosujcie się do ich obyczajów. Tu jest wiele rzeczy poruszonych, tak zwane obcowanie. Też to w pewnym sensie funkcjonuje, nie wiem jak w innych krajach, w Polsce jest to sprawdzane, bliskość pokrewieństwa, jak oczywiście w urzędach stanu cywilnego, jak dwoje ludzi, mężczyzna i kobieta, tutaj muszę zaznaczać to, bo tu niedługo dwoje ludzi, to może różnie być, ale mężczyzna i kobieta, jest to sprawdzane stopień pokrewieństwa, czy mogą zawrzeć związek małżeński. To jest w pewnym sensie odzwierciedlenie tego, co tu czytamy. Natomiast ja chciałbym się skupić na 20 wersecie tego rozdziału, bo on jest trochę ciekawy, bo tu jest napisane w tym przekładzie poznańskim: nie będziesz obcował cieleśnie z żoną twojego bliźniego, bo stałbyś się przez to nieczysty. Tutaj jakby mamy cudzołóstwo, tak? Nie będziesz obcował cieleśnie z żoną twojego bliźniego, ale cudzołóstwo to jest było, że ukamienujesz jedno i drugie. A tutaj jest, bo stałbyś się przez to nieczysty. I stałbyś się przez to nieczysty, zastanowiło mnie, czy tak faktycznie jest. Czy to jest prawidłowo przetłumaczony werset. I jak przejrzałem różne tłumaczenia i inne teksty, to w tym akurat przekładzie poznańskim jest to bardzo źle przetłumaczone. I o co tutaj chodzi? Nie chodzi o cudzołóstwo, tylko chodzi o coś innego. Przeczytajmy sobie na przykład Świadkowy przekład na początek. I tutaj czytamy tak. Nie wolno ci żonie twego towarzysza dać nasienia, które z ciebie wypłynie, bo przez to stałbyś się nieczysty. Tanach cyrkowa, otwórzmy. Żoną przyjaciela twojego nie obcuj, aby ją zapłodnić, aby skalać się nią. Nowa Biblia Gdańska tak samo w zasadzie tłumaczy: nie obcuj z żoną twojego przyjaciela, aby ją zapłodnić, by się nią skalać. I by się nią skalać. Jak to rozumieć? O co tu chodzi?
bo tu nie mamy stricte cudzołóstwa, bo cudzołóstwo to jest jakby... jest cudzołóstwo. Tu nie ma w pewnym sensie cudzołóstwa. Zaraz wyjaśnię dlaczego. Po pierwsze jest inna kara, czyli jest nieczystość do wieczora, tak można w pewnym sensie tutaj jakby to rozwinąć. Czyli coś jest na rzeczy innego. Bo tu te przekłady, które wymieniłem, trzy, mówią o nasieniu, o zapłodnieniu. Bo cudzołóstwo to jest w warunkach kradzenia, tak, czyjejś własności żony, tak, bez jego wiedzy kradnie, czy gwałtem, czy w jakiś inny sposób. Oczywiście, no, gwałcić, czyli nasienie jest to wylewane, oczywiście związane z tym, ale to jest cudzołóstwo, czyli zabranie cudzej żony, cudzej własności, jakby w prostych takich, żeby się tu nie zagłębiać, żeby tutaj nie gmatwać jakby tematu. I tam jest skupione tylko w dekalogu, tak mocno, w tym aspekcie. Natomiast tutaj jest poruszony ten aspekt nasienia lub zapłodnienia. Czyli to zapłodnienie jakby jest tutaj, wychodzi na jazd i na wierzch. I się zastanawiałem, o co tu może być, że nie ma tej kary takiej jak tam, że tu wchodzi w grę nasienie, zapłodnienie. I przyszło mi do głowy, nie twierdzę, że to jest wykładnia tego, ale próbuję zrozumieć. Powtórzonego prawa sobie otwórzmy, 7.14. Czy to ma związek z pewnymi zachowaniami ludzi? Czyli 5 Mojżeszowa 7.14, poznański. Będziesz miał obfitsze błogosławieństwo niż wszystkie inne narody. Nie będziesz miał pośród siebie niepłodnego mężczyzny, niepłodnej kobiety czy zwierzęta pośród swego bydła. Mamy powtórzoną też taką, to jest powtórzonego prawa, ale mam też podobną myśl w drugiej Mojżeszowej 23-26. Nie będzie w twoim kraju kobiety roniącej ani bezdzietnej. Dopełnię też liczby dni twojego życia. W końcu to wszystko, co tu jest mowa o niepłodności czy płodności, jest związane z błogosławieństwem. Jeżeli będziecie słuchać mojego głosu, bo tam z tym jest to wszystko związane, będziecie przestrzegać moich praw, ja wam okażę błogosławieństwo i wtedy nie będzie u ciebie niepłodnej mężczyzny, niepłodnej kobiety, można by powiedzieć, niepłodnego męża i niepłodnej żony, bo to też tak można przetłumaczyć, bo mieli się złączyć, tak? Czyli miało powstać związek mężczyzny i kobiety i mieli prawo mieć potomstwo. Tak samo mąż ma prawo mieć potomstwo, i kobieta ma prawo mieć potomstwo. Dlatego Paweł powiedział, że nie wzbraniajcie się, jeżeli jedno z was chce współżyć, to drugi nie może temu bronić, ale w kontekście nie rozrywki, tylko w kontekście, żeby mieć potomstwo. Bo to jest prawo podstawowe wedenie dane. Rozradzajcie się i rozmnażajcie. To jest podstawowe prawo. I teraz ja sobie pomyślałem tak, że jeżeli to jest prawo, jeżeli będą słuchać głosu, to nie będzie niepłodnego mężczyzny, niepłodnej kobiety. I teraz wracając do tego 20 wersetu 18 rozdziału, że nie będziesz z żoną przyjaciela nie obcuj, aby ją zapłodnić, to może tu chodzi o sytuację taką, że żona jest niepłodna, i sobie wymyślił jeden z drugim, że no weźmie
drugiego mężczyznę i ją zapłodni i będzie miał potomstwo. Bo może on jest niepłodny. No i tu się wam nie nasuwa współczesny świat, gdzie człowiek w swoim przekleństwie, które sobie zbudował przez pokolenia, przez stulecia, nie robi tego, aby ominąć, bo Bóg mówi, jeżeli będziecie słuchać mojego słów, moich pouczeń, ja wam okażę błogosławieństwo i nie będzie u was niepłodnego mężczyzny, niepłodnej kobiety. Czy to jest związek z tym, że człowiek dopuszcza się pewnych rzeczy, że współmałżonek jest niepłodny i próbuje samemu sobie zaradzić poprzez wzięcie, bym już powiedział współczesnym językiem, spermy z banku nasienia, żeby sprawę załatwić? Bo nie mówię tutaj o przykładach, gdzie są dwie kobiety, tam jakieś próbują związek toczyć i jakieś są potomstwo. Mówię o jak jest mężczyzna z kobietą. Też jest to brane pod uwagę. Ale to nadal jest sposób, aby ominąć słuchanie wiekuistego, aby sobie samemu radzić. Tak ja to zacząłem widzieć, ten werset, gdy zacząłem go w innych przekładach czytać, starając się zrozumieć, o co tu chodzi. Bo w pewnym sensie Sara postąpiła w pewnym sensie według swojej woli. Co ona zrobiła? Gdy usłyszała, że obiecane jest w podeszłym wieku jej mężowi i jej, że będzie z niego potomstwo. Oczywiście tam początkowo padają słowa, że z niego będzie potomstwo, że on będzie miał potomstwo. Z rodzaju 16 rozdział, to sięgnijmy tam, w zasadzie 15 rozdział, bo to tam się zaczyna, bo on chciał swojego sługę, tak, że odziedziczy wszystko, że z niego będzie ten naród, bo był bezdzietny. Abram wtedy miał na imię, czyli rodzaju 15:4. Tu jest ta pierwsza informacja. Lecz Jahwe przemówił do niego, nie ten, czyli ten twój sługa odziedziczy po tobie, lecz twój własny potomek będzie po tobie dziedziczył. Saraj wtedy wiedziała o tym. Co ona robi? Bo ta informacja, że ona będzie miała potomstwo ze swoim mężem, to dochodzi do nich później. Ale najpierw jest ta informacja. Twój własny potomek będzie po tobie dziedziczył. I co ona robi? Ona robi tak, jak człowiek by zrobił, tak? Po ludzku myśli. Daje mu swoją niewolnicę, swojemu mężowi za żonę, to jest napisane, na nałożnicę można w pewnym sensie to bardziej oddaje. I ona chce dobrze, ale myśli po ludzku, bo później mamy tą informację, że nie. Później zwiastun, którzy szli do Sodomy i Gomory tam zniszczyć, mówią, że nie. Z ciebie i z twojej żony będzie potomstwo. Nie tak, jak wy zrobiliście, nie tak, jak twoja żona zrobiła. Za rok będzie niańczyć Sara dziecko. Ale ona wcześniej słysząc tą informację, że potomek jakby sama bierze w swoje ręce i chce tutaj zadziałać. To zaowocowało Ismaelitami. Wiemy, co później się działo między Ismaelitami i potomstwem Izaaka cały czas, ale to jest skutek wzięcia sprawy w swoje ręce, po ludzku sobie radzenie, nie czekanie na Stwórcę. Dlatego ja widzę, że jeżeli jest jakaś przyczyna, bo też nie bez przyczyny nie mieli dziecka, tutaj nawet jest powiedziane, że Sarze te dni kobiece już ustały. Czyli jakby to już jest ewidentnie ingerencja Stwórcy, że
ona urodziła Abrahamowi syna. I można powiedzieć, wrócić do naszych czasów. Ludzie sobie ze swoją niepłodnością, małżeństwa tutaj dokładniej mówiąc, małżeństwa ze swoją niepłodnością próbują radzić po swojemu. Nie zastanawiając się, że sedno sprawy jest gdzie indziej. Gdy będzie słuchał moich słów, ja ci pobłogosławię, nie będzie pośród ciebie niepłodnego mężczyzny i niepłodnej kobiety. I tutaj zaczyna się zaufanie do Stwórcy. Szukanie Go. O tym się zapomina, o tym w ogóle wiele małżeństw w ogóle nie bierze pod uwagę. Teraz jakaś ustawa weszła w Polsce, prezydent jakoś coś czytałem ostatnio, podpisał o tak zwanym, schowaj mi się to, o in vitro, ale tutaj prezydent jeszcze zapowiada złożenie projektu ustawy zapewniającego finansowanie ze środków publicznych tego in vitro, ale też innych programów walczących z niepłodnością Polaków. Czyli widzimy tutaj, że na każdym kroku człowiek próbuje obejść własnymi siłami to zadziałać w tym kierunku. Nie mówi się też, tutaj już jakby dygresję wchodząc, nie mówi się, że w metodzie in vitro jest zapłodnianych kilka jajeczek i sześć chyba co najmniej. I lekarz, tylko obserwując je przez mikroskop, wybiera, które będzie wszczepione kobiecie. Resztę generalnie jest do zabicia. Czyli taka selekcja następuje, gdzie już to są zarodki, to ma swoją nazwę, czterokomórkowe chyba. Nie pamiętam, jak ma to swoją nazwę fachową. Zygota, tak. I lekarz decyduje, które z tych zarodków będzie żyło. Do tego dochodzi, że człowiek, lekarz decyduje, który z zarodków tych zygot będzie żyło. W prawie amerykańskim chyba po 4 czy 6 latach te zygoty są uśmiercane. W Polsce jeszcze jakby niektórzy mówią, że nie jest to do końca rozwiązane, że one są w stanie cały czas zamrożone. Nie wiedzą, co z tym zrobić. No ale generalnie tak brutalnie mówiąc, do zlewu jest to wylewane. W każdym razie tutaj ja znajduję w tym 20 wersecie, że będzie to nieczystością, bo Bóg daje znak tym małżonkom, że coś jest nie tak, niepłodna lub ma jakiś zamiar. I teraz człowiek wchodzi w rolę, że sobie chce z tym poradzić. I jak ma się dziać wtedy wola Stwórcy, jak w niebie, tak i na ziemi? Wiele ludzi współcześnie powtarza tą frazę, modlitwa Ojcze Nasz, ale latają do lekarzy in vitro. Na przykład. W dawnych czasach no nie było tych metod, no to poprosił kolegę swojego życzliwego i załatwiali to widocznie inaczej, aby to ominąć, aby to rozwiązać. Tak to widzę. To tylko w przypadku jakby problemu ze strony mężczyzny. Tak, no próbowano jakby zaradzić temu, a nie szukano właściwej przyczyny tego. Przyczyna, tak jak wskazałem, jest gdzie indziej. Bóg ma pewne zamiary, tak? Sara też po swojemu postąpiła. Chciała swojemu mężowi wzbudzić potomstwo, dając swoją służącą za żonę, ale nie tak miało być. Tu Bóg zainterweniował.
że ma być. To było dosyć późno, ona czekała całe życie, bo tak. Przecież urodziła 90 lat mając. Dlatego mówię. Jak już była pewna, że. W niektórych przypadkach jest to celowe znaczenie, bo ma to nabrać szczególnego znaczenia. Tak? Przywołajmy sobie tutaj historię Samsona, tak? Rodziców Jana, który zanurzał. To było wszystko celowe. Człowiek nie ma prawa ingerować w to. Bóg to miał celowe i teraz też można powiedzieć, że jeżeli ci małżonkowie nic z tym nie robili, a tak jak Elżbieta, tak? Bo to była Elżbieta i jak się jej ten mąż nazywał, bo nie mogę sobie przypomnieć. Zachariasz? Zachariasz chyba. On był kapłanem w świątyni, tak? Miał zmianę kapłańską, czyli jeżeli był prawy i była ta niepłodność, czyli nic nie robili, czekali, aż się wypełni to wszystko. No i ta obietnica przyszła, że będą mieli potomstwo. Czyli widzimy, że to są różne przyczyny, ale ważne szukać tej właściwej przyczyny tego, a nie sobie po swojemu jeszcze współcześnie tymi różnymi metodami radzić. Oczywiście ta bezpłodność może być związana z różnymi czynnikami, może to być styl życia, styl funkcjonowania, bo to też może mieć duży wpływ. Tak jak byśmy tu jeszcze dołożyli do tego wszystkiego, czyli te, co Bóg mówi tak w prostym języku, w prostym znaczeniu, co czyste jest, a co nieczyste, czyli można powiedzieć, że to też wprowadza zakłócenia w dziedzinie płodności, czyli dzisiaj wiadomo, że też styl życia, to co ludzie jedzą też wpływa na płodność. Oczywiście dzisiaj tych czynników jest dużo więcej, ale to pokazuje, że słuchanie słowa jest tą pierwotną przyczyną. Wszystko późniejsze to jest skutki tego wszystkiego. Czyli człowiek dopuszcza do tych rzeczy, nie uświadamia sobie, jaki to ma wpływ. A tutaj technologia, medycyna, inżynieria genetyczna i tego typu rzeczy próbują zaradzić temu wszystkiemu. Tutaj jeszcze warto poruszyć aspekt w tym 18 rozdziale. Nie wiem, czy zauważyliście, że ziemia, na której mieszkają ludzie, jest też skażana. To jest 25 werset 18 rozdziału. Nawet ziemia się skalała, więc i na niej będę dochodził winy, czyli ziemia jest tu winna, że ludzie na niej źle postępują, przekraczają te bezeceństwa, co tutaj wypisane są, uprawiają. I ta ziemia po prostu wyrzuci swoich mieszkańców. Tak jak Kananitów ta ziemia wyrzuciła, tak samo Bóg mówi do synów Izraela, że z wami tak samo będzie, jeżeli będziecie te rzeczy czynić. Na koniec tej części bym zakończył wersetem, gdzieś go miałem z Rzymian, bo tutaj nawiązuję do tego, Rzymian 12:2. Bo nic się nie zmieniło w tej dziedzinie. Nie mówię tutaj tylko o tym, co tu jest wypisane, o tym odkrywaniu nagości, tak to jest ujęte delikatnie, bo te zwyczaje, obyczaje są dużo dalej idące, czyli to, co mieliśmy w 17 rozdziale, składania ofiar dla demonów, pokarmów różnych, tak, mamy okres grudnia, wiele różnych pokarmów będzie w związku z różnymi obyczajami składanych. Później tak zwany adwent, tłusty czwartek, tak zwany koniec adwentu,
czy tego postu, tak, bo dobrze mówię, bo ja za bardzo się tam w tych katolickich nie orientuję w zwyczajach, obyczajach, zachowaniach, to teraz Wielki Post, tak. Jakby końcem jest też, współcześnie to jest pączek, kiedyś były różnego rodzaju pierniki tłuste, tłuszcz wieprzowy i tego typu rzeczy. Jakby końcem, czyli kolejny, dzisiaj niewinny, no trochę kalorii, tylko więcej jednego dnia, ale to jednego dnia. I świetna zabawa, świetna sposobność do imprez różnego rodzaju. Rzymian 12:2 mamy, jakby na zakończenie. Paweł pisze tutaj: nie ulegajcie też obyczajom tego świata, lecz przemieniajcie się, odnawiając waszego ducha, abyście umieli rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe Bogu i doskonałe. Czyli mamy tak: obyczaje tego świata, nie ulegając im, czyli dążymy do czystości, dążymy do oddzielenia, czyli ci, co się urodzili w dawnych czasach w Izraelu, gdzie tych obyczajów może było mniej, tych greckich zwyczajów, może mieszkali na terenie Judy, Jerozolimy i w tych miejscach może tego było niedużo, ale było to zabór rzymski, czyli te zwyczaje wchodziły razem z nimi jakieś. To może tutaj jest ten zwrot: nie ulegajcie tym obyczajom tego świata, bo to jest list do Rzymian, czyli do tych ludzi, którzy mieszkają w Rzymie, którzy przyjęli Mesjasza, czyli tamtych obyczajów. Czyli współcześnie można by powiedzieć, że wychodząc z tych obyczajów, nie wracajmy do nich, nie dajmy się. Też musimy analizować pewne zwyczaje, bo miłe rzeczy nie znaczą, że one są właściwe, miłe, przyjemne, że one są właściwe. Paweł tu pisze: przemieniajcie się, czyli szukajcie, oczyszczajcie się, przemieniajmy nasz sposób myślenia, bo tu chodzi przede wszystkim o sposób myślenia, bo sposób myślenia powoduje, że zaczynamy myśleć inaczej, rozumieć inaczej i to ciągnie, powinno ciągnąć postępowanie zgodne z tym, czyli nie tylko przyjrzenie się w lustrze, a to jest choinka, ale pójdę, bo mnie zapraszają, nie będę tam się kłaniał przed choinką, ale coś zjem sobie, bo mnie zapraszają. Tu jest: przemieniajcie się, sposób myślenia ma oddziaływać na nasze postępowanie, czyli to odnawia naszego, waszego, tu napisał, naszego ducha. Ducha jakiego? Bożego, czystego, dalekiego od tych obyczajów świata, abyśmy umieli rozpoznać, co jest wolą. Czyli analiza, zastanowienie się, szukanie źródeł, skąd to się wywodzi, te nawet, mówię, przyjemne, miłe rzeczy. Tutaj mam na myśli też, zawsze mi się przypomina te majówki tak zwane, gdzie po prostu byłem zszokowany informacją, skąd to się wzięło i wiele innych rzeczy, jak pogrzebiemy w angielskojęzycznych, może nie wszystkie zwyczaje na jakichś różnych terenach występują, ale na polskich ziemiach to jest opisane. Te śląskie zwyczaje inne. Można do tego dotrzeć, abyśmy mieli rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre. To jest bardzo trafne określenie, co jest dobre, bo to jest dobre, co jest wolą Bożą, to jest dobre, miłe Bogu i doskonałe. Perfekt. Mamy być święci, mamy być doskonali, jak nasz Bóg w niebie. Nasz Ojciec Bóg w niebie. To Paweł nic innego nie pisze, to co czytaliśmy w kapłańskiej. 18, 7, 16, 17. Ta ofiara oczyszczenia, słowa, które nas oczyszczają. Yeshua mówi: słowa, które nas oczyszczają. To jest jego poświęcenie, jego ofiara, że był przeciwny tym wszystkim zwyczajom, obyczajom, tak? Bo powiemy judaizm,
też ma swoje obyczaje, z którymi Yeshua też wielokrotnie pokazywał ich nonsens. Tak zwane ciężkie jarzma, brzemiona, które nakładają. Prawo jest miłe, doskonałe, prawo Stwórcy wiekuistego prowadzące do życia. To tak w skrócie mówiąc. W każdym razie tu Paweł sedno w tych kilku wyrazach, w tym zdaniu, co tu mamy po polsku, ujmuje sedno tego wszystkiego, co powinniśmy czynić. Jeżeli tak robimy, to jest miłą, dobrą, doskonałą rzeczą dla Yeshua, dla Stwórcy, dla Stwórcy Boga, Ojca. I tak powinno być, tak powinno to działać, bez ogródek, bez jakichś niedomówień, jasno i klarownie idziemy wąską drogą, ani w lewo, ani w prawo, przez wąskie drzwi, czyli to jest droga wyrzeczeń. Miłe coś, ale ma podłoże takie i takie. Nie idę, dziękuję. Z daleka. Oczywiście to nas alienuje od tego świata i tak ma być, bo my mamy być, jak innymi słowami mówiąc, nie z tego świata. Naszym królestwem, naszym domem jest niebo. Tam jest nasze prawa, nasza, byśmy powiedzieli, państwowość, jakby tym językiem dzisiejszym. Tam jest nasz król i tam tymi prawami mamy się kierować i żeby to nas działało. Dlatego też uczymy się i to wszystkim zalecam, sobie też, żeby się zastanawiać, nie iść ślepo, jak tak zwane owce na rzeź tego świata, tego systemu, tych zwyczajów. I to tak pokrótce, tak? Bo jest tego pełno. Andrzejki, jakieś wróżby, jakieś ten, to już niektóre rzeczy ewidentne są po prostu. Zwyczaje, obyczaje tego świata. Andrzejki to jeszcze są takie mało szkodliwe. Są inne wróżby. No tak, no jest wiele, wiele tych rzeczy, ale podłożem zawsze jest to, że człowiek ma styczność, tak jak powiedziane, z demonami. Z siłami złego. Dlatego to się wszystko mieli. Później jest bezpłodność, tak? Później sobie radzą, no i kółko się kręci, zamyka, bez sensu jest tego wszystkiego. Dobrze, na tą część to wszystko chciałem tym wersetem z Rzymian 12:2 podsumować, abyśmy umieli rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe Bogu i doskonałe. Niech tak się stanie, czyli amen, bo to jest wola Stwórca, by każdy, kto Jego słucha, żył i miał życie, bo On jest dawcą i Bogiem żywym. To zrobimy przerwę do 14 i później 14.30. Coś godzinę przerwy? Tak? Zrobimy godzinę przerwy. Może podzielimy 14.15. Dobrze. Ciemno zaraz będzie. Latem to jakby nie ma problemu. Dobrze. 14.30. Zrobimy. Do 14.30 przerwę. Zaczniemy drugą.